Dzisiaj serwujemy wielką rybę czytającą w myślach. Przed Wami jedno z moich ulubionych monstrualnych dań zaczynamy. Abolet wyglądem przypomina krzyżówkę wielkiej ryby i węgorza. Choć każdy okaz może różnić się od siebie, posiadają one kilka wspólnych cech. Ich podłużne, opływowe ciała zaczynają się głową, na której w pionowej linii ułożone są oczy bestii. Bezszczękowa paszcza wypełniona jest ogromną ilością ostrych jak brzytwa zębów. Zaraz za głową, z tułowia tego monstrum wyrastają długie macki. Przeciętny osobnik mierzy 6 metrów długości i waży 3 tony. Ciała najstarszych aboletów potrafią jednak osiągać imponującą długość 12 metrów. Jego całe ciało pokrywa szary śluz który pozwala potworowi na oddychanie zarówno pod wodą, jak i na powierzchni. A bolety to istoty, które przybyły na nasz świat z odległej rzeczywistości, dlatego musiały dostosować się do panujących tu warunków. To, co czyni te stworzenia niesamowicie niebezpiecznymi, to ich inteligencja i ogromny zasób wiedzy. Każdy osobnik współdzieli pamięć z innymi przedstawicielami swojego gatunku. W praktyce Oznacza to, że nawet najmłodszy z nich posiada wiedzę sięgającą tysięcy lat wstecz, zebraną przez wszystkie żyjące dotychczas abolety. Te stworzenia przybyły na nasz świat zanim pojawili się na nim bogowie. Dlatego też często uważają, że należna im chwała i cześć zostały im skradzione przez bogów, którzy wygnali ich do podziemi, gdzie od tysięcy lat abolety snują plan odzyskania należytej im pozycji. Monstra te są długowieczne i nigdy nie robią niczego pochopnie. Spokojnie pozwalają, by czas upłynął, ponieważ czas zawsze działa na ich korzyść. Abolety porozumiewają się za pomocą telepatii, są w stanie nawiązać umysłowe połączenie z każdą istotą znajdującą się w pobliżu. Jeśli ktoś usłyszy w głowie głos aboleta i odpowie mu, otworzy w ten sposób przed nim cały swój umysł. Potwór pozna wszystkie pragnienia. Obawy i marzenia istoty od dnia urodzenia aż po dzień dzisiejszy. Taki nieszczęśnik bardzo często kończy jako niewolnik potwora. Potrafią one zniewalać umysły każdego stworzenia, od psa przez człowieka, a na hydrze czy smoku kończąc. Złamanie umysłu nie stanowi dla nich żadnego wyzwania, i wielokrotnie w ich leżach napotkać można stworzenia o wielkiej potędze, które zostały zniewolone i będą służyć aboletowi aż do końca swych dni. Jestem bardzo podekscytowany tym odcinkiem, ponieważ Abolet to jeden z moich ulubionych potworów. Czwarta edycja D&D odkryła je na nowo i nadała im wspaniałego smaczku. Przestały być tylko wodnymi bestiami, a zostały niedoszłymi bogami. Zapatrzone w siebie, pewne supremacji swojej rasy nad każdą inną, wyczekują na chwalebny powrót do władzy nad wszelkim życiem. Pamiętaj, że Abolet nie ma wyglądu, który możesz do czegoś porównać. Nazywanie go rybą z maskami jest nadużyciem i powinno być karane. Zatrzymaj się opisując go. Nawet jeśli akcja jest nagła i wszystko wokół toczy się szybko, niech świat spowolni, gdy na scenę wkroczy to monstrum. Nie spiesz się, przedstaw potwora tak, by gracze poczuli potęgę jego majestatu. Stanęli właśnie przed śmiertelnym zagrożeniem. Niech usłyszą jego głos w swoich głowach. Każdy z nich może usłyszeć szept o innym tonie. Obiecujący coś, grożący krzywdą, a może pełen miłości i kuszenia. Przejdźmy teraz do tego, jak umieścić taką bestię w przygodzie. Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że abolet to monstrum z wysokiej półki. Wokół jednego z nich można zbudować całą kampanię, ponieważ potwór ten zawsze gra o najwyższą stawkę. Miej na uwadze to, że niezależnie od systemu, w którym chciałbyś go użyć, jest śmiertelnym zagrożeniem nawet dla zaawansowanych bohaterów. No dobrze, ale jak tutaj użyć takiego aboleta, skoro on taki fajny? Powiedziałbym, by na początek użyć go pośrednio. Możesz wymyślić kult lub organizację, która służy temu monstrum i w jego imieniu lub na jego życzenie dopuszcza się strasznych czynów, które mają pomóc w realizacji planu bestii. Być może wielu mieszkańców miasta w ostatnim czasie nie śpi spokojnie, ponieważ męczą ich nocne koszmary. Lekarstwem na dolegliwość jest zakupiony na targu łapacz snów. Ku zdziwieniu jego posiadaczy jest on skuteczny, a koszmary ustają. W rzeczywistości, lekarstwo to jest rozprowadzane przez wyznawców aboleta, a łapacze snów są powiązane bezpośrednio z jego umysłem. Pomyśl, co w takiej sytuacji mogłoby się stać. Być może Abolec zbiera koszmary wielu ludzi, by zaaplikować je jednej osobie, doprowadzając ją powolnie do szaleństwa? Jeśli tak, to jakiej osobie, po co te pytania pozostawiam Tobie? A może Abolec zbiera koszmary ludzi, by później tchnąć w nie życie i napuścić bestie ze snów na miasto? Wyobraź sobie, jak mogą się zdziwić Twoi gracze, jeżeli staną do walki z potworem, który wziął się ze snu jednego z nich. Możesz też po prostu pozwolić, by abolet miał całkowity wgląd w umysł osoby posiadającej łapacz snów. Niech to będzie na przykład burmistrz miasta. Dzięki temu pozna jego najskrytsze pragnienia, tajemnice i grzechy. Bestia przekaże je jednemu ze swoich wyznawców, który jest politycznym przeciwnikiem burmistrza i stara się zająć jego miejsce. Pamiętaj, że starcie z tym potworem niemal zawsze odbędzie się na jego terenie. Musi mieć naprawdę ważny powód, by ruszyć się ze swojego leża i walczyć z kimś nie na swoich warunkach. Miej również na uwadze, że bestia ta potrafi zniewalać umysły innych istot, nawet tych silniejszych od siebie. Nie tak dawno temu byłem graczem w kampanii, w której nadzialiśmy się na aboleta, któremu służyła Hydra. Technicznie przeżyła to starcie tylko jedna z czterech postaci. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tych monstrach czegoś więcej, to odsyłam Was do księgi potworów DD do 4 i 5 edycji. Polecam również czwartoedycyjny podręcznik do Neverwinter, w którym abolety są znakomicie umieszczone w środowisku przygody. Naprawdę rewelacja. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy potwór się podobał i jak wy użylibyście go na swojej sesji, lub jak może już go użyliście. W opisie wideo zamieszczę również link do bardzo dobrej mapy Lochu przedstawiającej leże Aboleta. Naprawdę rewelacyjna robota, polecam użyć. Świetna sprawa. Tymczasem, łapki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!